Już? Witajcie, kochani. Z tej strony siostra Ekumena. Zwracam się do wszystkich artystów, bo wiadomo, no sytuacja eskaluje. A kiedy wieją wichry zmian, jedni stawiają mury, inni stawiają wiatraki. I właśnie my chcemy postawić wiatrak. Zwracam się do wszystkich artystów, bo wiem, że wasza sytuacja uległa diametralnej zmianie. Na występach artystycznych publiczność została zredukowana do 25% w strefie żółtej, w strefie czerwonej w ogóle występów zakazano. My postanowiliśmy wyjść wam naprzeciw, bo możemy wam wyjść. Na naszych występach publiczność została nietknięta, 100% w strefie zielonej, 100% w strefie żółtej, w strefie czerwonej 50%, no takie jaja. Postanowiliśmy zaprosić wszystkich artystów do współpracy. Tak, artysto, chciałbyś zorganizować spektakl, występ, koncert, zapraszamy do nas. Czym chata bogata, tym rada. Nasze prezbiterium jest waszym prezbiterium. Mamy wszystko. Nagłośnienie jest pielgrzymkowe. Oświetlenie, bardzo proszę, nastrojowe, kinkiety, LED w każdej nawie głównej. I dwa takie porządne reflektory ogrodowe, to ja już będę dowozić. Gwarantujemy co najmniej 50% publiczności, 50% z biletów, no i wodę w zakrystii. Także zapraszamy wszystkich, muzyków, aktorów, kabareciarzy, cyrkowców, tak? Nawet cyrkowców, trapez można rozwiesić między chórem a amboną, sprawdzaliśmy z siostrą Aurelią, działa. Także zapraszamy wszystkich, nawet standuperów. Standupy są bardzo mile widziane. To jest teraz bardzo modne, ja wiem, ja się orientuję, przecież ja wychodzę, ja bywam w Żabce. No i pani sklepowa mówiła, że te standupy to jest teraz sztos. Nawet była na występie takiego jednego komika. No i ja już rozmawiałam z kurią w tej sprawie. Także jeśli tylko pan Pacześ będzie miał ochotę, na prędce sprzedajemy 4 lichenie. Także to będzie moment. Wystarczy jeden telefon i działamy. Uprzedzę tylko resztę stand-upurów, resztę artystów wykonujących stand-up, że roastów nie robimy. Nie robimy roastów. Nawet był taki jeden pomysł, ksiądz diakon zaproponował, żeby zrobić roast Belzebuba. No ale ksiądz biskup powiedział, że nie ma terminu. Także roastów nie robimy, zapraszamy po prostu ze swoim programem i obiecujemy zero ingerencji w występ. Ale niech nas ręka boska broni. Oczywiście bez przekleństw. No ale to wiadomo, bo pójdziecie do piekła. A to boli, także nie przeklinamy i nie komentujemy polityki rządu. Ale to wiadomo, bo Kościół po prostu w te sprawy się nie miesza. Słyszał diakon, ale mi żart wyszedł. Ja się chyba na support nadaję. No, co najmniej na Open Mica. Zapraszamy. Nie miesza, no zmiotłam.